Dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam jednego z lepszych hitów sprzedaży marki Opel w ostatnich latach, czyli Opla Mokke z 2013 roku w silniku diesla 1.7 z przebiegiem 186 tysięcy. Auto od drugiego właściciela, od nowości, długo serwisowane w ASO, ale już tam książkę serwisową w międzyczasie nagrałem, to będziecie widzieli. Silnik 1.7 diesel, jeszcze konstrukcja Isuzu. To powiem Wam, przede wszystkim jest poszukiwany silnik, bo późniejsze 1.6 no nie mają tak dobrej opinii. No i przy okazji, jak kupicie diesla, no to macie tutaj też oczywiście sześciobiegową skrzynię biegów poprawioną, w których się nie wycierały łożyska. Silnik ma już kilkanaście lat na karku, więc znają go mechanicy dobrze i nie sprawia żadnych tam jakichś większych problemów, ma dobre opinie. No silnik mamy z głowy, a jeszcze Wam wspomnę, że jest to auto z przednim napędem i jest na 4x4, a większość osób jednak do takich SUV-ów, ja to nazywam mały SUV, ale profesjonalnie niby się to nazywa crossover, woli jednak auta z przednim tylko napędem, żeby po prostu mniej paliły. Tu mamy dosyć bogatą wersję wyposażenia. No i zacznę sobie może od tego pięknego, jak to tam gdzieś przeczytałem, burgundowego lakieru. Dla mnie jest to taki bardziej wiśniowy czy malinowy. Fajny metalik, fajnie to się prezentuje. Mamy światło do jazdy dziennej, oczywiście też lusterka fotochromatyczne wewnątrz. No i czujnik światła, czujnik deszczu. No i fajnie takie nadające mu masywny kształt alufelgi 18. Z tyłu jeszcze w bagażniku można sobie podpiąć hak. Mam do niego kluczyki, więc można odpinać, podpinać jak kto woli. A co do sylwetki, no naprawdę trzeba przyznać, że jest to auto, wygląda masywnie. W nim siedzi się bardzo wysoko, aktualnie na placu mam jeszcze X1, X3 i Q3. Tak jak wsiadacie do tej Mokki, to naprawdę jesteście na wysokim podwyższeniu, jakbyście jechali jakimś, nie wiem, ogromnym SUV-em od Toyoty, czy jakimś Cadillaciem Escalade'em. Też pewnie może to powodować takie, jak widać, duże połacie drzwi, linia szyb jest dość niewielka i po prostu większy jest tutaj kawał tej blachy. No i myślę, że dla wielu osób, które potrzebują się czuć bezpiecznie w tym samochodzie, na pewno się poczujecie, bo on jest taki zwarty, taki ubity trochę, jak spójrzcie, jak czołg, wszystko tak dobrze w nim przelega, wielki taki ryjec jak bulldoga. I ogólnie przód, jak sobie teraz patrzę, trochę podobny do Meriwy B, ale naprawdę auto może się podobać przez te takie wstawki plastikowe na dole, na górze, no i fajne takie nowoczesniejsze railingi, więc ten design jest na pewno wpadający w oko, dlatego też pewnie samochód się dobrze sprzedawał, nie wszystkie auto mają dobre opinie, a wyglądają dobrze, ludzie dlatego też je kupują. A, no i dodam Wam jeszcze, że samochód jest bez rdzy, co jest ważne, bo Mokka też tam potrafiła troszeczkę przygnić. No i teraz sobie jeszcze obchodzę go drugi raz, no to mamy czujniki parkowania przód i tył, no i jeszcze dla bajeru kamerkę, żebyście na pewno nic nie wjechali. No i dodam Wam to, że jest pojazd bezwypadkowy, zmierzyłem go miernikiem przed nagraniem. Tylko jeden element ma podwójną warstwę, jest to maska, ale pewnie były odpryski, bo patrzyłem, nie była demontowana, nigdy odkręcana i widać też, że nie ma na nim teraz ani jednego odprysku, a przy tym przebiegu i roczniku 10-letnim zawsze się jakieś odpryski Wam pojawią, no chyba że jeździcie tylko w lato, 2 godziny dziennie, 20 na godzinę. O, chyba o cechach zewnętrznych to tyle. Jeszcze teraz, jak tu widzę, mamy przeciwdzielne, no i fakturkę na przednie, na wymianie przednich tarcz hamulcowych.
Już wam mówiłem, że nagrałem papierologię, ale jeszcze znalazłem dwa przeglądy w takim schoweczku. Nawet nie wiedziałem, że one mają takie schowki pod fotelami, więc jeszcze wam dogram. Przeglądy, zacznę od tych przeglądów, które znalazłem. Proszę bardzo, to jest jakiegoś jego stary przegląd z 18 roku. Proszę, przebieg 65 tysięcy. Potem mam następny. To on jest chyba z 20 roku. Przy 118 miał zrobiony. No i teraz ten, który jest aktualny. A dla Niemca to jest bardzo ważna sprawa, że oni wolą kupić właśnie samochód, byle miał ważny TIF, czy tam jakiś ich tam przegląd. Proszę bardzo, przy 164 rok temu. TIFy z głowy. Przejdziemy sobie do książki serwisowej, bo jak wam wspominałem, prawie wszystko w Oplu tu macie wypisane, jego VIN, oznaczenie silnika i to, że jest sześciobiegowy. Proszę, tu pierwsze wpisy. Ten Autohaus to jest Autohaus Opla, nie wiem czy teraz widać, proszę bardzo, Opel. Porobione sporo rzeczy. No i tu ostatni jakiś wpisik był tylko w innym autocentrum. No i tu mam jeszcze ważne fakturki do niego. Tak jak wam wspominałem, o hamulcach, przód, tył, świeże klocki z tarczami. To jest, proszę, jedna z teraz, z końcówki 22 roku. Proszę, zrobione za 350 euro. Hamulce z klockami, znaczy tarcze z klockami. No i tu jeszcze mamy zestaw bardzo ważny dla niektórych, wymiany sprzęgła i dwumasy, proszę bardzo, gdzieś tu mamy zwei masę, czyli dwumasa i kuplung, czyli sprzęgło, 1200 euro. Fajna sprawa, jest to zrobione, na pewno klient sporo zaoszczędzi, bo można liczyć to w prawie 6000 zł. No i tu też jeszcze jakiś stary z 19 roku, z 3 lat, jeszcze jakieś hamulce. Dobra, to pauza i gramy środek. No to nagrywamy środeczek, jeszcze wam nie wspomniałem, że auto na zewnątrz ma składane lusterka, proszę bardzo, naciskamy jednym przyciskiem, nam się fajnie rozkładają. Jak ktoś oczywiście ma mniejszy wjazd do bramy, garażu czy czegokolwiek, to się fajnie przydaje, można samochód ładnie zaparkować. No oprócz tego zewnętrznego wypasu, bo auto ma praktycznie wszystko co by się chciało, w środku też mamy bardzo dobre wyposażenie według mnie, oczywiście jak na auto nie jakiejś klasy premium. Zacznę sobie od lewej strony, spójrzcie, przyciski od szyb, cztery elektryczne szyby, no oczywiście to wam pokazywałem, składane lusterka i grzane. No tu mamy włącznik od automatycznych świateł i przeciwdzielnych, proszę bardzo, tu są ustawione trochę niżej, nikomu nie świeciło. Przechodzimy na licznik, też od razu wam chciałem wspomnieć, bardzo ładne spalanie, 5-3 litra na dosyć samochód, który sprawia duże opory powietrza, według mnie jest dobre, nie ma żadnych błędów. No i tu fajnie, bardzo mi się podoba, że Opel wymyślił, że jeżeli auto nam po prostu gasi się na start stop, pokazuje nam tutaj, że jest wskazówka nie prędkościomierza, tylko obrotomierza, a nie tutaj, bo czasami niektórzy, co nie mają do czynienia ze start stopem, są przestraszeni, samochód im zgasa. Tutaj po prostu już widzicie, że to nie zgas pojazd, tylko że jest włączony system start stop i właśnie zadziałał. Tu macie przełączniki, menu, możecie sobie zobaczyć, oczywiście jest po polsku, tu tryb eko, jak wszystko powłączacie, wiecie, delikatnie nam pokazuje ile jest spalania, no i tutaj ustawienia, standardy, no i też nawigacja. Dalej kierownica, kierownica jest skórkowa, włączeniem tempomatu, sterowaniem radiem, no i oczywiście możecie sobie podłączyć do niego też telefonik i puszczać własną muzykę. Proszę bardzo, prezentuje się to tak. I dalej przechodzimy na środek, mamy duży kolorowy wyświetlacz, co nie zawsze w tej modce jest, potrafi być dosłownie 1/4 tego, jakiś malutki z podstawowymi informacjami. Tu mamy duży z Navi, z radijkiem, możemy sobie zobaczyć wszystko. No i od razu mamy tutaj dwustrefową klimatyzację, która wam pokazuje jaką macie temperaturę i czy oczywiście jest włączona. Dalej radio, jak to radio znane z tych lat, mnóstwo przycisków. Ale idzie to się tego po prostu nauczyć, bo mamy tutaj też joystick, którym sobie wybieracie, o proszę bardzo, prosta sprawa. No i fajnie dla niektórych, że jest też po polsku. Dalej, tu mamy bardzo rozbudowany system, mamy chyba full opcji, co mogło w tym samochodzie być, czyli grzane fotele, klimat, dwie strefy automatyczne, no i bardzo rzadko spotykany bajer, nawet w autach typu, nie wiem, Audi czy BMW, grzana kierownica. W zimę naprawdę niektórzy potrafią to docenić. O tempomacie chyba już wam wspominałem, przechodzimy jeszcze w dół. Proszę, przycisk od trybu eko, no to wiadomo, będzie mniej palił, będzie troszeczkę taki bardziej zamulony. Tutaj pomoc ze zjazdu ze stoku, włączenie czynników parkowania,
A, no i jeszcze Wam pokażę kamerkę, bo zapomniałem o tych czujnikach. Proszę, kamerka prezentuje się tak. Jest dosyć czytelna. Lepsza niż nawet niektóre auta, co mają nowsze jakieś tam kamery. Tutaj wejście na SD-ka i USB-ka. No i standard zapalniczka. Miejsce na zapalniczkę czy tam gniazdo. Skrzynia sześciobiegówka. Spójrzcie, ładnie jest to utrzymane. Ręczny. Dwa duże miejsca na kubki. Tu jakaś roletka ze schowkiem oczywiście. Proszę, to nic ciekawego. No i też tutaj mamy podłokietnik dla kierowcy. Fajna sprawa. Z tyłu ISOFIX-y. Te kanapy się podnoszą. Jest to też jest duży plus, bo w większości aut po prostu kładziecie górne oparcie i nie ma tej w miarę równej powierzchni. No i z tyłu jeszcze mam jakiś bajer, już Wam nie pokażę, ale mamy miejsce na gniazdko 230 V, więc można sobie podłączyć, ładować laptopa. No i lusterko z fotochromem, o którym wspominałem, i cała ta buła od czujników. Co, tapicerka, fajne sporty. No i ja powiem Wam, że wolę tutaj, jak są akurat w tych autach, szmaciane tapicerki, bo to, co jest jako pseudo skóra, bo jeżeli macie skórę, to jest prawdziwa, ale jeżeli są te pseudo półskóry, to są tragiczne, ale to potrafią być przejechane 50 tysięcy i zniszczony cały ten tutaj taki bodrzek, oczywiście mówię o stronie kierowcy. No to po prostu jest taka cerata i się łamie. Kolejny schowek, bo auto ma naprawdę dość sporo różnych schoweczków, taki duży. Można sobie drugiego airbaga włożyć, jakby ktoś sobie zachciał. Ten też jest duży. No i w boczkach macie, o, tu schowek, tam schowek. Jest tego sporo, jeden ten dolny Wam pokazywałem. A no i jeszcze tu macie taki, o, jeszcze kolejny schoweczek. Pokażę Wam mój boczek. Boczek cały, nieprzetarty, dobrze, nie widać. A fotel możecie jeszcze sobie elektrycznie regulować. Góra, dół, nie wiem, czy słyszycie, czy widzicie. Ale dość wygodnie. Można sobie w niej naprawdę dzięki tym sportowym fotelom zasiąść. No, chyba aucie powiedziałem wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, jak czekacie na jakieś nowsze materiały. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie płacicie 2% skarbówce. No i jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach go dowiozę na lawecie lub też mogę go zarejestrować. No i pamiętajcie, że możecie również sobie wykupić gwarancję do roku czasu i odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Mafkar Auta, a resztę moich samochodów znajdziecie na Otomoto, czyli mafkarotomoto.pl. Bajo!